Witajcie, pierwszy list Jana, dzisiaj pierwszy rozdział, wers 7. Zapraszam. Witajcie, dotarliśmy już do siódmego wersetu. Zajęło nam to kilka spotkań, ale myślę, że warto tak studiować Słowo Boże, warto zagłębiać się w to, co Słowo Boże faktycznie mówi do nas. Czasami spotykamy ludzi, możemy spotkać ludzi, którzy mówią dla mnie ten fragment znaczy to, a dla ciebie coś innego. Nie, ma z tym, nie mamy z tym problemu, tak może być. My zaczynamy studiować Słowo Boże, czytamy je i poznajemy po to, aby dokładnie dowiedzieć się, co Słowo Boże mówi w danym wersecie. Jakie jest prawdziwe znaczenie tego, jakie znaczenie przypisywał temu autor. Możemy wymyślać sobie wiele różnych rzeczy, ale gorzej, kiedy zaczynamy podążać za wymyślonym brzmieniem, a jeszcze gorzej, kiedy próbujemy zmusić innych do tego, aby podążali za niby Słowem Bożym, ale tak naprawdę za naszym, czasami dziwnym zrozumieniem Słowa Bożego. A więc wracajmy do tekstu. Zachęcam, jeżeli ktoś z Was nie czytał, nie słuchał, tych wcześniejszych odcinków można sobie po tym odcinku rozpocząć całą serię, nawet od początku. Ale pierwszy list Świętego Jana Apostoła, pierwszy rozdział, siódmy werset czytamy: Ale jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest światłością, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Powinniśmy tak naprawdę przeczytać szósty i siódmy werset. W tym liście Jan często robi takie zestawienie i pokazuje jeden typ ludzi i pokazuje chrześcijan. Moglibyśmy powiedzieć, pokazuje niechrześcijan i chrześcijan w takich zestawieniach. Pokazuje osobę, która podaje się za chrześcijanina, a zaraz pokazuje prawdziwego chrześcijanina. Powiedzielibyśmy, pokazuje przeciwnika Boga i przyjaciela Boga. W poprzednim odcinku mówiłem, ten wers 6 i siódmy, postaram się przeczytać teraz razem, abyście zobaczyli o co mi chodzi. Jan mówi tak, jeżeli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy, ale jeśli chodzimy w światłości, tak jak On jest światłością, mamy społeczność między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jan mówi bardzo wyraźnie, jeżeli mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, przetłumaczylibyśmy to na nasz język, ale popełniamy wciąż grzechy, chodzimy w ciemności, nie chcemy czytać słowa Bożego, nie chce nam się modlić, nie chcemy się modlić może, bo czasami mamy trudności w modlitwie, jest pewna walka w nas, ale pytanie, czy my chcemy? Jan mówi, jeżeli ktoś chodzi w ciemności, w ciemności swoich złych uczynków, grzechów, choćby mówił, że jest chrześcijaninem, nie jest nim. Choćby mówił, że jest zbawiony, bo miał jakieś wydarzenie w historii, nie jest zbawiony. Ale, dzisiaj ten fragment, ale jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest światłością, mamy społeczność między sobą, jako bracia i siostry, a krew Chrystusa, jego Syna. Oczyszcza nas z grzechu. To słowo ale wydawałoby się takie mało znaczące, ale jest ono kluczowe. Ono pokazuje o zmianie kierunku życia. Człowiek rodzi się i żyje jako człowiek cielesny w pewnym kierunku. Zależy nam na tym, aby dobrze zjeść, wyspać się. Czasami potrzebujemy jakichś używek, chcemy. Cały czas mieć przyjemność i idziemy w tym kierunku. Chcemy mieć coraz więcej pieniędzy, coraz więcej przyjemności, ale gdy spotykamy Chrystusa, gdy nasze serce zmienia się pod wpływem Jego działania, zawracamy o 180 stopni. Nasze życie zawraca, zmienia się. Zaczynamy żyć tak, jak mówił Jezus Chrystus, przestajemy żyć dla siebie, a chcemy żyć. Dla niego. Jan wielokrotnie używał tego porównania: Boga do światła. Ewangelia Jana, w ogóle pierwszy rozdział, jest niesamowity. Zachęcam, jeżeli dawno nie czytaliście, to może warto sięgnąć do tego. Pan Jezus jest tam nazwany po pierwsze Bogiem, synem, który istniał zawsze, a po drugie, jest światłością świata, przez którego, dla którego wszystko zostało stworzone. Widzimy, że ta świętość, ta światłość świeci. Pomimo ciemności. I jest to zadanie także dla chrześcijan, aby w tych miejscach, gdzie chrześcijanie są posłani, aby świecili. Dlatego kiedy słuchaliście wersetu 6 w poprzednim nauczaniu, to pewnie zauważyliście, jak wyraźny, jak mocny nacisk Jan kładzie na to. Jeżeli mówisz, że jesteś chrześcijanem, ale nie żyjesz tak, jak oczekuje od Ciebie Chrystus, to po prostu jesteś kłamcą. Dzisiaj Jan mówi, ale ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem, ale tak nie żyje, ale my tak żyjemy, my chcemy tak żyć, chcemy chodzić w światłości. Człowiek z wersetu szóstego, powiedzielibyśmy, przechodzi z grzechu w grzech, trwa w grzechach, nie chce się poprawiać z różnych względów, niektórym jest tak dobrze, innym jest tak przyjemnie, inni uważają, że im się coś od życia należy, ale człowiek z wersetu siódmego, Zmienia się. To jest człowiek, który kiedyś żył w ten sposób, ale dzisiaj nie chce żyć w ten sposób. I myślę, że przy tej okazji chciałbym powiedzieć o czymś, co może wiecie, a może nie wiecie. Grzech w Biblii jest często określany jako coś, co jest chybieniem celu. Wyobraźmy sobie łucznika, który strzela do tarczy i nie trafi w sam środek. Jest to chybienie celu. Często ludzie wyobrażają sobie grzech jako pewien rodzaj ogromnego buntu przeciwko Bogu. Mówiłem już o tym, czasami spotykamy ludzi, którzy mówią: Ja nie grzeszę, nikogo nie zabiłem, nie cudzołożę, nie okradłem nikogo, więc nie mam grzechów. Ale kiedy zaczynamy czytać słowo Boże, myślę, że powinniśmy widzieć niesamowitą świętość Boga, to jak Bóg jest wielki, wspaniały jest miłością, ale jest też sprawiedliwością, powinniśmy zobaczyć, jak my bardzo nie pasujemy do tego obrazu Boga. I Paul Washer kiedyś powiedział, jak święty Bóg, który jest święty, który jest bezskazy, który jest dobrem, miłością, może w swoje otoczenie dopuścić grzesznika. To jedna z największych tajemnic chrześcijaństwa, kiedy Bóg lituje się nad grzesznikiem i Zbawia go. Ale wrócę do tego porównania chybienia celu. Ludzie często myślą o wielkich grzechach, ale grzechem jest chybienie celu. Dlatego jest tak ważne, abyśmy dokładnie znali słowo Boże, bo zła interpretacja w jakichś, nawet kilku fragmentach, może spowodować, że nasze życie będzie chybione. Będziemy żyć w grzechach, chociaż będzie nam się wydawało, że nie żyjemy w grzechach, bo ktoś nam tak powiedział. Pamiętajmy o tym, szczególnie kiedy myślimy o sobie, kiedy analizujemy swoje życie, kiedy chcemy żyć na chwałę Boga, to pamiętajmy o tym, aby nie analizować tylko tych największych, najstraszniejszych grzechów, jakie są możliwe, ale aby porównywać swoje życie z wszystkimi słowami Jezusa. Dlatego, kiedy wyobrazimy sobie grzech jako chybienie celu i zaczniemy rozumieć tą prawdziwą pokutę, zbawcza pokuta, to nie tylko zmiana serca, ale i umysłu. Zmieniają się nasze pragnienia. Kiedyś chcieliśmy żyć dla siebie, dzisiaj chcemy żyć tak, aby podobać się Bogu. Pamiętajmy, nie po to, aby zapracować na zbawienie, bo na zbawienie nie da się zapracować. Jest masę fragmentów biblijnych, które o, tym, które o tym mówią. Ale weźmy pierwszy z brzegu, jeżeli jesteśmy przy apostole Janie. Jan w trzecim rozdziale swojej Ewangelii napisał, kiedy Pan Jezus rozmawia z Mojżeszem. Jan mówi, co Pan Jezus mu powiedział, a powiedział mu, trzeci rozdział, zobaczcie, Pan Jezus mówi, a jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, był zbawiony. W wielu miejscach później apostoł Paweł powtarza tą samą prawdę, powtarza to, że zbawienie nie jest z uczynków, po to, aby się nikt nie chlubił. Widzimy Zbawienie jest z wiary, ale ta zbawcza wiara idzie równocześnie z pokutą, i ta pokuta przemienia nas, i chcemy podobać się Bogu. Nie po to, aby zapracować na zbawienie, nie czynimy dobrych uczynków, aby zapracować na zbawienie, ale ponieważ otrzymaliśmy zbawienie, ponieważ Bóg okazał nam tak niesamowitą łaskę, to z wdzięczności chcemy podobać Mu się. Kiedyś Bóg był naszym przeciwnikiem, chociaż może tak go nie nazywaliśmy, ale nasze życie w grzechach o tym świadczyło, a dzisiaj Bóg jest naszym Ojcem. Jeżeli mamy dobrego Ojca, nie wiem czy mieliście dobrego Ojca, czy nie, ale nawet jeżeli nie, to wyobraźcie sobie najdoskonalszego Ojca, jakiego byście chcieli mieć. Kimś takim jest Bóg. Jeżeli mamy tak wspaniałego, wielkiego, świętego, Ojca, nie chcemy go zasmucać. Okazuje on nam tak wiele łaski i my chcemy wypełniać Jego wolę w naszym życiu. To powoduje zmianę życia. Nie tylko zmianę słów, jakie wypowiadamy, ale zmianę tego, jak postępujemy. Apostoł Jan pisze: Bóg oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Myślę, że to powinniśmy potraktować jako każdy rodzaj grzechu. Chrześcijanie zmagają się, mówiłem o tym we wcześniejszych odcinkach. Zmagają się wciąż ze swoją grzesznością i będzie to zmaganie nasze do końca życia, ale krew Jezusa może nas oczyścić z każdego grzechu. W Ewangelii Jana, na którą się już powoływałem w ósmym rozdziale, pan Jezus mówi tak: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał. Światło życia wiecznego. Jezus jest światłością, kto wierzy w Niego, stara się Go naśladować, nie będzie chodził w ciemności, bo zamieszkał w nim Jezus. To niesamowicie mocne słowa, to niesamowicie radosne słowa, ponieważ mamy taką niezwykłą nadzieję, że jeżeli wierzymy prawdziwie w Jezusa, to powinniśmy doświadczyć zmiany życia, a ta zmiana życia następuje w nas, ponieważ Jezus z nas mieszka. To niesamowite. Zachęcam, pomyśl nad swoim życiem po... zastanów się może, jak żyjesz, jak funkcjonujesz, jakie czyny faktycznie pełnisz nie tylko to, co mówisz, jest ważne, ale przede wszystkim to, jak żyjesz. Jeżeli nie oglądaliście jeszcze wcześniejszych odcinków, zachęcam, aby zobaczyć całość tego materiału to wszystko tworzy pewną całość. Która jest ważna, tak jak Biblia tworzy całość. Za dzisiaj dziękuję, z Bogiem.